Witajcie w holokronie. Dzisiaj cofniemy się nieco w historii Galaktyki, by lepiej poznać niesamowitą mistrzynię Jedi, której życie obfitowało w liczne przygody i niesłychane wydarzenia mające wpływ na całą galaktykę. Mowa o Nomi Sunrider. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam! Młoda kobieta, Nomi da Boda, swego czasu poślubiła rycerza Jedi, Andura Sunridera, i porzuciła swoje panieńskie nazwisko. Kiedy zaczęła swoje życie z Andurem, Sunrider była pod ciągłym podziwem dla głębokiego związku jej męża z mocą. Chociaż ciągle powtarzał jej, że ona również posiada taką samą moc jak on, Sunrider nie mogła zaakceptować faktu, że jest w stanie kontrolować moc tak jak jej mąż. Sunrider mieszkała ze swoim mężem na planecie Darada, a później wyruszyła z nim do mistrza Hammy, który miał przekazać mężowi dalsze instrukcje dotyczące dróg mocy. Na odległej planecie Sunrider urodziła córeczkę, którą ona i Andur nazwali Wima. Po kilku latach treningu, Andur nauczył się wszystkiego, czego mógł nauczyć go jego mistrz, a Hamma poinstruował następnie swego ucznia, aby udał się na planetę Ambria w systemie Stennes. Tam też miał dokończyć szkolenie Jedi pod okiem mistrza Tona. Andur otrzymał również kilka kryształów Adegan, które miał przekazać swojemu nowemu mistrzowi. Andur wykonał polecenie Hammy i zabrał swoją żonę, córkę i osobistego droida rodziny, A3DO, na pokład Lightside Explorer do wspomnianego systemu Stennes. Po opuszczeniu planety, Sunrider i jej rodzina przybyli do terminalu nadprzestrzennego znajdującego się na obrzeżach systemu. Gdy para zacumowała na stacji kosmicznej, została zaatakowana przez członków gangu Bogga, którzy podsłuchali jak Andur i Sunrider Rider rozmawiają o kryształach Adegan, które niosą. Kilku przestępcom udało się schwytać i uwięzić ich droida, używając go potem jako dywersji. Andur skonfrontował się z przestępcami na oczach swojej rodziny, ale został zaatakowany przez jednego z bandytów, który rzucił w niego gorm robakiem. Ukąszenie tego stworzenia było jadowite i niestety śmiertelne. Andur zmarł w kilka chwil po ugryzieniu. Przestępcy wciąż im zagrażali, lecz po chwili żona mistrza ujrzała jego ducha, który nakazał jej podnieść miecz świetlny i bronić ich córki, co też uczyniła. Andur ponownie pojawił się jako duch mocy i powiedział, że ich wspólny czas dobiegł końca oraz że kobieta musi kroczyć tą samą ścieżką, którą kroczył Jon. Duch pokierował ją do Ambrii, a kiedy już się tam znajdzie, miała odnaleźć mistrza Tona, który wyszkolił ją w drogach mocy. Sunrider zgodziła się uszanować ostatnie życzenie męża, zabierając córkę i droida na odległą planetę. Chociaż Sunrider nie rozpoczęła jeszcze szkolenia Jedi, czuła obecność Tona w mocy, wyróżniającą się niczym pochodnia w ciemnym pokoju i wykorzystała ją, by odnaleźć drogę do celu. Sunrider przybyła potem na Ambrię, gdzie spotkała przedziwną parę. Wultańskiego Jedi imieniem Os Willum oraz jego dziwną dziką bestię, która mu towarzyszyła. Myliła się jednak co do tego, kto jest tu mistrzem. Konem okazała się być bestia, a Wultan był jego uczniem. Dla Sunrider zaś oznaczało to początek ścieżki Jedi. W międzyczasie je córka zaginęła, a matka musiała ruszyć na ratunek, ucząc się pierwszych kroków w mocy. W końcu Sunrider była w stanie pogodzić się ze śmiercią męża, a Ton zaczął uczyć ją dróg mocy. Chociaż Sunrider była teraz pewna, że jej przeznaczeniem jest zostać rycerzem Jedi, odmówiła budowania, a nawet dzierżenia miecza świetlnego. Był to dla niej symbol jej największej tragedii. Jednak mistrz Ton zakwestionował jej pogląd na ten temat, mówiąc jej, że miecz świetny to nie tylko broń używana do ataku i obrony, ale także zapewnienie dla Jedi skupienia umysłu i wzmocnienia jego połączenia z mocą. Mistrz zaznajomił uczennicę ze starożytnymi Holokronami, m.in. z naukami Jeta oraz Odbnara. W końcu Sunrider ukończyła szkolenie pod okiem mistrza Tona, który zabrał ją do biblioteki Jedi na Osusie. Tam Sunrider w końcu skonstruowała swoje ostrze Jedi. A to dopiero początek jej niesamowitych przygód. Wszystkie je poznacie w komiksach serii Tales of the Jedi, głównie zeszyt trzeci, który bardzo Wam polecam. Pozwolę sobie wkleić do tej serii link w wersji anglojęzycznej w opisie odcinka. Na początku swojego życia uznano, że Nomisen Rider ma ogromny potencjał mocy, ale nie wiadomo dlaczego nie została wybrana przez zakon Jedi do szkolenia, gdy była niemowlęciem. Wrażliwość Sunrider na moc pozwoliła jej stać się jedną z najpotężniejszych i najbardziej utalentowanych użytkowników sztuki medytacji bitewnej, nawet do tego stopnia, że używała jasnej strony, aby zmusić wrogów do wzajemnego zabijania się. Umiejętność, którą wcześniej tylko garstka Jedi była w stanie w pełni opanować. Sunrider mogła zniszczyć zaklęcia oraz iluzje Sithów. Potrafiła mocą odbijać pociski oraz inne moce ciemnej strony. Podczas wielu bitew Nomi zademonstrowała swoje umiejętności posługiwania się mieczem świetlnym walcząc i pokonując duże rzesze wrogów samodzielnie. Podczas treningu pod okiem mistrza Ura, Sunrider nauczyła się rzadkiej umiejętności walki z użyciem mocy, dzięki której potrafiła odciąć od mocy przeciwnika. Nauczyła się także umiejętności zabijania midi chlorianów w wybranym celu i to podczas tylko jednej sesji treningowej. Jedyny raz, kiedy Sunrider użyła tej zdolności, miało miejsce podczas Wielkiej Wojny Sithów po zamordowaniu Kay Keldroma przez jego brata Ulika. Sunrider, będąc pod wpływem emocji, skutecznie odcięła Kweldromę od mocy. Czyn ten pozbawił go możliwości dotykania mocy do końca życia. Do tego wszystkiego potrafiła wykreować tak zwaną Ścianę Światła, która między innymi więziła Exar'akuna na Jawinie 4. Mogła również samodzielnie wyczarować sołowe Światło Mocy, aby skrzywdzić tych, którzy służyli Ciemnej Stronie lub uwięzić ich w energii Ashley. Tysiące lat po jej czasach moce Sunrider nadal budzą podziw. Niewielu było tak potężnych Jedi w historii całej galaktyki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zajrzyjcie do oficjalnego sklepu Holokronu. Dajcie znać, o czym chcecie kolejne odcinki. Łapka w górę mile widziana, uszanowanie dla patronów serii. Niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.